miał? Wszystko jest? A dźwięk jest? Dobra. Uff, ale mam farta. Hej. Sorry. Zostawiłem was, kochane syny. Kiedyś zawsze czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Wiceliderzy tabeli zmierzą się dziś z jedną z rewelacji grupy pierwszej i trzeciej ligi. Bartosz Matlenka, kłaniam się nisko i zapraszam na mecz 15. kolejki między rezerwami Legii Warszawa a Bronią Radom. Legioniści przystępują do tego starcia po porażce z Pelikanem Łowicz. Ta przegrana przerwała ich pasce 12 spotkań bez porażki, natomiast od 8 meczów niepokonani są już zawodnicy z Radomia i dziś będą chcieli sprawić kolejną niespodziankę. Za moment to spotkanie zostanie rozpoczęte przez gości. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitra z Poznania, którym jest 30-letni Aleksander Borowiak. Na linii asystują mu dziś Damian Jankowski oraz Oliwier Kowalik i właśnie w tym momencie rozpoczynamy, wydaje się, jedno z najciekawszych spotkań tej serii gier. Oba zespoły dziś powinny wyjść w zestawieniu z trójką stoperów. Jeżeli chodzi o gospodarzy, tutaj w bramce numer 1 Wojciech Banasik. Dalej na pozycji stoperów 17 Julien Tadrowski, numer 18 Damian Byrtek, 24 Jan Ziółkowski, na wahadłach 16 Patryk Konik, 22 Wiktor Puciłowski, później w środku pola 8 Aleksander Waniek, następnie numer 4 Filip Rejczyk, 28 Jakub Żewłakow, 30 Minas Vasiliadis i tak właśnie prezentuje się wyjściowa jedenastka gospodarzy, w których szeregach mamy także z numerem 7 powracającego właśnie na tę rundę rewanżową po 5 latach do Legii Michała Kucharczyka. Takie oto zestawienie podopiecznych trenera Piotra Jacka, natomiast trener gości Mateusz Dudek dziś w bramce wystawił z numerem 12 Jakuba Kosiorka, dalej w linii obrony trójka stoperów, 3 Sebastian Cuch, 4 Przemysław Dwurzyński, 6 Michał Wrześniewski, dalej na wahadłach 13 Piotr Owczarek,
17 Jakub Piwowarczyk, w środku pola numer 8 Marcin Szymczak, 15 Dariusz Partyka, 10 kapitan Sebastian Kobiera i najbardziej ofensywna dwójka to napastnicy, czyli numer 7 Adrian Olpiński oraz numer 9 Dorian Buczek. Przewinienie legionistów i w tym momencie mamy stały fragment gry dla gości. Od 14 października niepokonani w grupie pierwszej i trzeciej ligi są zawodnicy Broni Radom. Od tej pory seria 8 meczów bez porażki, no ale dziś naturalnie faworytem są aktualni wiceliderzy tabeli. Teraz przerzut gości na prawą stronę. Nie udało się jednak wrzucić piłki w pole karne, był za to faul i rzut wolny dla wojskowych. W kadrze gospodarzy nie ma dziś m.in. Jakuba Atkonisa, czyli pomocnika powołanego do reprezentacji Polski do lat 17. Brakuje również m.in. Szymona Grączewskiego w ekipie gospodarzy. Dalekie zagranie Wojciecha Banasika. Damian Brytek. Przechwyt popularnych broniarzy na połowie wojskowych. Spokojne wycofanie do stoperów. W tym momencie przy piłce był Przemysław Dwurzyński, a więc zawodnik z numerem 4 na koszulce, który w czerwcu ubiegłego roku był, co ciekawe, na testach w rezerwach Legii. Jeszcze raz rozgrywają atak pozycyjny. Goście naciskają jednak pressingiem podopieczni trenera Piotra Jacka. Okazja na wrzutkę w pole karne. Czwarta minuta tego spotkania. Słupek! Słupek ratuje zespół Broni Radom. Pierwsza doskonała okazja w tym meczu po błędzie zespołu gości. Niefrasobliwie teraz zachowali się w rozegraniu piłkarze siódmego zespołu w tabeli. Na szczęście jednak dla przyjezdnych z Radomia w tej sytuacji uratował ich słupek. W tym sezonie legioniści zdobywają sporo bramek właśnie w pierwszym kwadransie gry. Dokładnie 12 trafień w tym sezonie legionistów między 1 a 15 minutą spotkań. Chociażby w meczu z Wartą Sieradz potrafili wojskowi w pierwszym kwadransie gry zdobyć dwie bramki, jak się okazało, jedyne bramki w tamtym spotkaniu wygranym 2-1 na własnym boisku, na którym w tym sezonie Legię pokonała jedynie ekipa z Nowego Dworu Mazowieckiego. Przechwyt gospodarzy. Kończy się powoli piąta minuta tego spotkania. Niedokładne jednak odegranie do Filipa Rejczyka. Także Filip Rejczyk i Cyprian Pchełka, będący dziś na ławce napastnik, to zawodnicy powołani do kadry Polski do lat 18. Tak jak wspominałem, Atkonis aktualnie przybywa na turniej w Bośni i Hercegowinie w reprezentacji Polski do lat 17. Z kolei bramkarz Jakub Zieliński, którego dziś nie ma w kadrze legionistów, on powołany do kadry Polski do lat 16. Uciłowski, szansa na strzał z dystansu dla gospodarzy, piłka minęła jednak słupek bramki gości. Nie musiał interweniować w tej sytuacji Jakub Kosiorek. Próba z dystansu sprowadzonego w okienku zimowym Greka Wasiliadisa. Trafił do Legii Grek z rezerw PAOK-u Saloniki. Miał już w okresie przygotowawczym asystę, także bramkę w barwach wojskowych i przed momentem szukał swojego premierowego trafienia na boiskach trzeciej ligi. Mocny początek gospodarzy, jednak jak na razie po 6 minutach mamy remis. Damian Brytek. Faulowany był w strefie środkowej Michał Kucharczyk. Szybko wznawiają grę legioniści. Podanie na lewą flankę Jakuba Żewłakowa, centra w pole karne, był tutaj Kucharczyk.
Uprzedzony jednak doświadczony zawodnik Legii. Jeszcze próba przerzutu na prawą stronę. No dobrze jednak zachowali się w defensywie piłkarze trenera Mateusza Dudka i będą mieli rzut wolny na własnej połowie. 36-letni Mateusz Dudek. Trener, który co ciekawe będzie prawdopodobnie pierwszym od 2,5 roku trenerem Broni Radom, który przepracuje w tym zespole cały sezon. W ostatnich latach ta karuzela trenerska w ekipie z Radomia kręciła się dość mocno, ale wyniki, jakie osiąga właśnie były szkoleniowiec Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Dość duża przewaga nad strefą spadkową, niewielka strata do liderujących zespołów tabeli. Może o tym jeszcze za chwilę, bo szansa dla wojskowych. Nie doszedł ponownie do piłki Kucharczyk. Aktywny ponownie był Jakub Żewłakow, a więc syn Michała Żewłakowa, a także bratanek Marcina Żewłakowa. Dziś w wyjściowym składzie z numerem 28 Jakub Żewłakow. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o synów byłych reprezentantów Polski, w kadrze gości mamy na ławce rezerwowych chociażby Adriana Dziubińskiego, czyli syna dwukrotnego reprezentanta Polski Tomasza Dziubińskiego. Piłka dla wojskowych. Jak na razie jeszcze bez groźnej sytuacji zespół z Radomia. Udało się teraz gościom przechwycić piłkę w środku pola i będą mieli aut na własnej połowie. W razie zwycięstwa Broń Radom zbliżyłaby się na dystans 5 oczek do Legionistów. Ale jednak historia bezpośrednich spotkań tutaj wskazuje jednoznacznie, że to gospodarze, którzy są teraz w defensywie, są faworytami tego meczu. Rozpocznie się za moment 10. minuta rywalizacji. Zostawił już piłkę na aucie Piotr Owczarek. W tym sezonie 3 gole, 21-latka. Natomiast do wyrzutu z autu szykuje się Sebastian Cuch. Wrócił do kadry gości po pauzie za nadmiar żółtych kartek 27-latek. Zobaczymy, jak wykona ten daleki wyrzut z autu były piłkarz Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Ratują się gospodarze. Dwurzyński. Jakub Kosiorek. Prostymi środkami chcieli się przedostać pod pole karne Legionistów piłkarze trenera Mateusza Dudka, jednak dość szybko pozbyli się futbolówki. Wojciech Banasik. Z drobnymi problemami wojskowi, ale będą mieli jeszcze piłkę w swoim posiadaniu. W ostatniej dekadzie rezerwy warszawskiej Legii, a także Broń Radom mierzyły się ze sobą w sumie 17 razy, jeżeli chodzi o rozgrywki zarówno trzeciej ligi, jak i o Puchar Polski na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. I w tych 17 spotkaniach Legioniści byli górą 9-krotnie, 6 razy mieliśmy remis, natomiast 2 razy triumfowali goście. Vasiliadis. Wycofanie Greka do kapitana Tadrowskiego. Byrtek, Banasik. I będzie kolejny aut dla wojskowych w strefie środkowej. Odgwizdał teraz rzut wolny Aleksander Borowiak, a więc drugoligowy sędzia z Poznania, który w tym sezonie wręcza średnio 8 żółtych kartek na mecz. Pokazał już także 11 czerwonych kartek i podyktował aż 11 rzutów karnych. Zatem również i dziś możemy spodziewać się sporej liczby napomnień. Blisko straty był Żewłakow.
Kolejny raz agresywnie w odbiorze goście, ale tym razem przewinili na połowie wojskowych. Damian Byrtek, były stoper m.in. pod Beskidzia, Wisły Płock czy też Chojniczanki, Wasiliadis. Starał się teraz efektowną ruletą przejść rywala, 19-letni Grek. Strata jednak Wasiliadisa. Starał się urywać lewą stroną Adrian Olpiński, leży jednak na murawie jeden z piłkarzy wojskowych. Staje już jednak powoli Minas Vasiliadis. Na szczęście wszystko w porządku z greckim młodzieżowcem. A propos młodzieżowców, zespół broni Radom to aktualny lider klasyfikacji Pro Junior System. 4728 punktów zgromadzili do tej pory broniarze, natomiast w dzisiejszym meczu więcej młodzieżowców mają gospodarze w tej kwestii. Przewaga Legii 10-8 względem ekipy gości. Udało się teraz przejść legionistom na połowę rywala. Za moment zakończymy pierwszy kwadrans rywalizacji. Prawdopodobnie nie uda się wojskowym zdobyć gola jeszcze w pierwszym kwadransie. Próbują jednak teraz dokładnego przerzutu w kierunku Puciłowskiego. Puciłowski, Wasiliadis, zbyt mocne jednak zagranie w kierunku Greka. Bardzo aktywny od samego początku Wiktor Puciłowski, który w tym sezonie zdobył jedną, aczkolwiek efektowną bramkę w starciu z GKS-em Bełchatów. Wychowany klubu także zanotował m.in. asystę w meczu z Olimpią Zambrów. Ponownie wysoko podchodzą legioniści. Ominęli jednak w pierwszej chwili pressing gospodarze zawodnicy z Radomia. Teraz jednak strata piłki, próba przetransportowania futbolówki w pole karne spokojnie łapie Jakub Kosiorek. 29-letni bramkarz grający od 5 lat z krótką przerwą na pobyt w Warcie Gorzów Wielkopolski właśnie w ekipie z Radomia. Teraz walczy jeszcze o futbolówkę Wasiliadis. Pokazuje jednak sędzia z Poznania, że wznowi grę z własnego pola karnego Jakub Kosiorek. Zanim trafił w 2019 roku do broni Radom, wcześniej ten goalkeeper występował m.in. w Niemczech, a także na Cyprze. Puciłowski. Wycofanie do Damiana Byrtka. Filip Rejczyk, piłkarz, którego doskonale pamiętamy z Mistrzostw Europy do lat 17, wywalczył w tym momencie aut. Zadebiutował już także w Ekstraklasie na początku tego sezonu Filip Rejczyk. Jednak po debiucie w starciu z ŁKS-em Łódź nabawił się później dość poważnej kontuzji ścięgna Achillesa. Dziś już jednak do dyspozycji trenera Piotra Jacka 17-latek. Próba akcji ze strony gości. Znakomity przerzut na lewą stronę, piłka w polu karnym. Na spalonym był jednak Piotr Owczarek. 21-latek pozyskany latem z Olimpii Grudziądz. Co ciekawe, wychowanek warszawskiej Legii. Wojciech Banasik. Wybijają piłkę stoperzy gości. Sporo teraz walki w strefie środkowej i mamy rzut wolny dla broni Radom.
Faulowany był, zdaje się, kapitan Sebastian Kobiera, więc zawodnik z przeszłością w Polonii Warszawa, GKS-ie Bełchatów, czy też w aktualnym liderze grupy pierwszej, a więc Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Tyle samo punktów ma Legia co Pogoń, ale musi się teraz bronić zespół gospodarzy. Na szczęście jednak dla legionistów mamy kolejny offside. Złapany na spalonym Dorian Buczek. Puciłowski. Dobry teraz pressing gości. Olpiński, podanie do Owczarka. Podłącza się także Przemysław Dwurzyński. Podanie stopera po linii, Adrian Olpiński. Schodzi do środka Olpiński. Dobrze teraz przyblokował go Michał Kucharczyk. Rozciągnięcie gry na prawą flankę. Marcin Szymczak. Kobiera. Kolejna próba przerzutu na lewą flankę i co najważniejsze, dokładna co do centymetra. Owczarek w pole karne, wybijają gospodarze. Jeszcze szansa dla broni Radom. Ten strzał jednak mocno niecelny. Starają się w tych ostatnich kilkudziesięciu sekundach odgryzać piłkarze trenera Mateusza Dudka i teraz naprawdę mieli dogodną okazję, żeby co najmniej oddać celny strzał na bramkę Wojciecha Banasika. W tym momencie broni Radom, tyle samo punktów co szósta Unia Skierniewice, zaledwie dwa oczka straty do piątego Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Także stosunkowo niewielka strata do czwartego Pelikana Łowicz, czy też trzeciego GKS Bełchatów. Próba zagrania w kierunku Michała Kucharczyka. Był jednak na offside'zie w tej sytuacji dziewięciokrotny reprezentant Polski. Nawet nie starał się teraz dojść do tego zagrania. Blisko 20 minut spotkania na Legia Training Center w Książenicach za nami. Teraz ładnie zazębia się ta akcja gości Piotr Owczarek, ale zdaje się już trzeci w ciągu ostatnich kilku minut spalony zespołu gości. Dobrze łapią w tych pierwszych 20 minutach gospodarze ekipę broni Radom w pułapkę offside'ową. Niemniej dobra próba podania ze strony Adriana Olpińskiego, czyli 20-letniego piłkarza gości, który latem przeszedł z Pelikana Łowicz. W tym sezonie trzy bramki Adriana Olpińskiego, w tym kapitalna bramka z przewrotki z GKS-em Wikielec. Teraz kolejne przewinienie legionistów i mamy rzut wolny dla gości. Początek spotkania zdecydowanie pod dyktando gospodarzy, jednak ostatnie minuty dobre w wykonaniu zespołu z Radomia. Tylko raz w ciągu ostatniej dekady udało się broni Radom wygrać na wyjeździe z rezerwami warszawskiej Legii. Tamten triumf blisko 10 lat temu jeszcze na boisku w Nowym Dworze Mazowieckim, kiedy to broń Radom zwyciężyła 3-0. Oprócz tego jeszcze udało się zespołowi z Radomia wygrać u siebie kilka lat temu z Legią 3-1, a tak to zdecydowanie częściej górą byli w tych bezpośrednich pojedynkach wojskowi. Damian Byrtek. Starał się go naciskać Dorian Buczek. W tym sezonie dwie bramki autorstwa Doriana Buczka, byłego piłkarza Resowi i Stali Mielec. Wasiliadis. Nie jest łatwo teraz legionistom przejść pod pole karne gości. Ponownie stoperzy wymieniają piłki na własnej połowie. Byrtek.
o nową piłkę Vasiliadis. I w tej sytuacji ostatecznie faulował Julien Todorowski. Dziś z opaską kapitańską 30-latek z przeszłością w Pogoni Szczecin, Arcegdynia czy też Widzewie Łódź. Na ławce natomiast mamy dziś najczęściej występującego z opaską kapitana Mateusza Możdżenia. Szymczak. Niebezpieczna teraz strata Marcina Szymczaka. Okazja dla legionistów czeka już polu karnym. Między innymi Vasiliadis. Znakomicie jednak wrócili do defensywy piłkarze broni Radome i będzie tylko korner dla wojskowych. Mimo wszystko, że mamy jedynie stały fragment gry, to trzeba pamiętać, że szczególnie Damian Byrtek jest groźny w polu karnym przeciwników. Zobaczymy, jak będzie teraz. 23 minuta, podanie na 3 metry. Niezła wrzutka, minął się Kosiorek. I będzie jeszcze drugi korner dla legionistów. Czekał tam na dalszym słupku, na zamknięcie tej wrzutki Julien Todorowski. W tym sezonie 2 bramki, 30-latka na poziomie 3. ligi. Kolejna wrzutka legionistów, tym razem z prawego narożnika. Piłka na 3 metrze, ratują się goście i będzie rzut wolny, zdaje się, dla broni Radom. Tak jest, faulowany był defensor gości. I spokojnie wznawia grę z 5 metra Jakub Kosiorek. Dobrze, teraz utrzymali się goście przy futbolówce. Znakomicie jednak w pressingu legioniści, szansa dla Kucharczyka i był faulowany w tej sytuacji piłkarz Legii. Mamy też pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu za ten taktyczny faul na 9-krotnym reprezentancie Polski. Minut już niemal tego spotkania za nami, nadal bez bramek w Książenicach, ale ta sytuacja może się za moment odmienić. Kolejny stały fragment gry dla legionistów, szansa dla Jana Ziółkowskiego, jednak ostatecznie nie doszedł on do strzału. Jako ostatni dotknął piłkę jeden z legionistów, zatem ponownie od własnej bramki wznowi grę Kosiorek. Walczy o odzyskanie piłki Patryk Konik. Faulowani jednak piłkarze goście, od razu daleki przerzut w kierunku Olpińskiego, ale również napastnik broni Radom w tej sytuacji faulował. Julien Todorowski, aktywnie niezwykle od samego początku Vasiliadis. Mieliśmy już m.in. strzał z dystansu Greka, teraz akcja prawym skrzydłem. Mina z Vasiliadis. Ponownie były piłkarz rezerw PAOK-u Saloniki, wycofanie do Todorowskiego. Dość niepewne wybicie Damiana Byrtka, ale będzie aut po tej interwencji Piotra Owczarka. Puciłowski, wychowanek Legii Damian Byrtek i zabrakło już tutaj, kolokwialnie mówiąc, boiska w tej sytuacji Julienowi Todorowskiemu. Jeszcze uzupełniając wątek żółtej kartki sprzed 3 minut,
kartką ukarany 22-letni Dariusz Partyka. Przenosimy się pod pole karne wojskowych. Szykuje się kolejny daleki wyrzut z autu, a skoro mamy wyrzut z autu, to już ustawia się przy piłce Sebastian Cuch. Wrócił do gry po tym, jak otrzymał siódmą żółtą kartkę w tym sezonie 27-latek. I ponownie za moment ujrzymy daleki wyrzut z autu w jego wykonaniu. 28 minuta. Po raz kolejny jednak dobrze wojskowi jeszcze Cuch. Zagranie z zewnętrzną częścią prawej stopy dobrze zablokował tę wrzutkę Vasiliadis. Czeka przed polem karnym m.in. Olpiński. Zagranie jednak bezpośrednio w szesnastkę. Wygrywają pojedynek powietrzny legioniści. Jeszcze Cuch. Niedokładne zagranie w kierunku w tej sytuacji Adriana Olpińskiego, ale będzie kolejny aut dla zespołu gości. Zobaczymy 3 do 3 razy sztuka ponownie Sebastian Cuch. Podbieg na moment Partyka, kolejna jednak daleka wrzutka i kolejna niedokładna próba z powietrza Partyki. Mocno jednak niedokładna. Pomocnik, który przed momentem obejrzał żółty kartonik, to zawodnik, który odszedł rok temu z Wisły Sandomierz. W tym sezonie bez bramek, natomiast z jedną czerwoną kartką w meczu z GKS-em Bełchatów, kiedy to również Dorian Buczek został wykluczony wówczas przez arbitra. Wojciech Banasik. Skakał do pojedynku powietrznego Puciłowski i będzie aut dla gospodarzy. Tadrowski starał się zgrywać z piętki z pierwszej piłki Kucharczyk. Strata jednak Kucharczyka. Rozpędza się już Adrian Olpiński. Sporo przestrzeni na lewej flance ma Przemysław Dwużyński, wrzutka stopera w pole karne. Dobrze jednak zachował się, zdaje się, Patryk Konik. Ostatecznie Damian Byrtek w tej sytuacji interweniował, niemniej będzie kolejny stały fragment gry dla ekipy gości. Nie tak dawno w meczu z Olimpią Zambrów zdobyli bramkę po stałym fragmencie gry piłkarze broni Radom. Jak będzie teraz? Pewna interwencja na piątym metrze Banasika. Od razu daleki wyrzut w kierunku Jakuba Żewłakowa i będzie aut dla legionistów. Żółta kartka dla Damiana Byrtka. A jedna kartka za dyskusję dla Doriana Buczka. Wydawało się w pierwszej chwili, że arbiter z Poznania wręczył ten kartonik stoperowi Legii. Ostatecznie to jednak piłkarz broni Radom został nim ukarany. Tak jak wspominałem na początku, sporo żółtych kartek. Średnio 8 na mecz daje Aleksander Borowiak. Jak na razie dwie żółte kartki po stronie gości. Walka w środku pola, dobry odbiór Aleksandra Wańka. Ładnie starał się przejść Żewłakow, jeszcze raz Jakub Żewłakow. Rozciągnięcie gry na prawą stronę, tutaj jest Puciłowski. Schodzi do środka, Puciłowski strzał. Przechwytuje piłkę Vasiliadis. Sporo teraz bilarda w polu karnym. Żewłakow! Próba z kilkunastu metrów, jednak niedokładna.
Ładnie chciał teraz zmieścić piłkę wewnętrzną częścią lewej stopy. Jakub Żewłakow. Zabrakło mu jednak, myślę, dobrych 2 metrów, żeby tutaj zmieścić piłkę w siatce. W końcu dobra okazja dla legionistów, po tym jak od kilkunastu minut praktycznie bezrobotny był Jakub Kosiorek. Faulowany teraz w okolicach koła środkowego był Dorian Buczek. Ładnie teraz na jeden kontakt goście. To ostatnie, najważniejsze podanie, jednak niedokładne. Biegniesz po piłkę Wasiliadis, uprzedzi go jednak Dwużyński. Fatalny błąd Dwużyńskiego, na szczęście jednak dla gości ratuje sytuację Kosiorek. Wybierany był ostatnio do 11 kolejki tygodnika piłka nożna w grupie pierwszej Kosiorek. Także jak na razie przyzwoite 33 minuty w jego wykonaniu. Kolejna jednak akcja wojskowych Wasiliadis. Waniek robi teraz kółeczko 25-latek. Dobre podanie Julien Tadrowski, centra na 7 metr. Jeszcze zbierają piłkę piłkarze trenera Piotra Jacka. Nic z tej akcji jednak gospodarzom nie wyszło, podobnie jak ta kontra gościom. Damian Byrtek. Filip Rejczyk. Niezły teraz pomysł, żeby znaleźć pod polem karnym Jakuba Żewłakowa. Nadal w posiadaniu futbolówki gospodarze. Zgranie piłki Wasiliadisa jednak w tej akcji niedokładne. Nie będzie szybkiej kontry ze strony gości. Wrześniewski. Próba zagrania Szymczaka jednak niedokładna w kierunku Doriana Buczka. Buczek, czyli piłkarz także pozyskany latem, były zawodnik AKS-u Busko-Zdrój, z którego właśnie przyszedł do Radomia w letnim okienku transferowym. Filip Rejczyk. 35. minuta już na zegarach. Cały czas czekamy na pierwszą bramkę w Książenicach. W tej ostatniej dekadzie tylko 2 razy mieliśmy bezbramkowy remis w 17 starciach między Legią a Bronią Radom. Oba już dobre 8 lat temu. A tak w zeszłym sezonie mieliśmy wysokie wygrane wojskowych. 5-2 w lidze, także 3-1 w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Teraz znakomita indywidualna akcja, szansa na centrę w pole karne. Czekał tutaj Kucharczyk. Ładny rajd ze strony Patryka Konika, który wywalczył aut dla gospodarzy. Szykuje się do wyrzutu z autu wahadłowy Legii. Kucharczyk, Michał Kucharczyk, Patryk Konik, centra w pole karne. Wybijają goście jeszcze, zbierają futbolówkę wojskowi centra. Konika w pole karne, szansa dla Legii, mamy 1-0. Finalizuje tę akcję Julien Tadrowski, a więc kapitan wojskowych zdobywa swoją 3. bramkę w tym sezonie. Pozostał w polu karnym stoper gospodarzy. Świetna centra Konika, też trochę szczęścia ze strony gości. Tutaj przedłużył piłkę przypadkowo Przemysław Dwużyński na tyle nieszczęśliwie, że ta spadła wprost na nogę niepilnowanego Tadrowskiego i właśnie w ten oto sposób 30-latek zdobywa pierwszą w tym meczu bramkę.
Mieliśmy dobrych kilkanaście minut w wykonaniu Broni Radome. Ostatecznie to jednak podopieczni trenera Piotra Jacka jako pierwsi trafili w tym spotkaniu do siatki. Zobaczymy, jak odpowie siódmy zespół w ligowej tabeli. W tym momencie Broń Radom o punkt przed Lechią Tomaszów Mazowiecki, czyli zespołem, który jeszcze kilka kolejek temu przewodził stawce. Teraz muszą jednak odrabiać straty gości i na pewno ich nie odrobią po tej stracie Adriana Olpińskiego. Damian Byrtek. Także mocno zaangażowany w tę bramkę sprzed kilkudziesięciu sekund Damian Byrtek. Teraz spokojnie 33-latek może wrócić na własną połowę wspólnie z Tadrowskim Filip Rejczyk. Dobre podanie na lewą stronę, rozkręcają się gospodarze. Nie utrzymał jednak piłki Vasiliadis. Piotr Owczarek. Daleki przerzut na prawe skrzydło. Szymczak. Poślizgnął się teraz Dwużyński. To podanie w kierunku Piotra Owczarka było niedokładne. W tym sezonie na wyjazdach 3 zwycięstwa, 4 remisy i 3 porażki Broni Radom. Zespołu, który teraz starał się odzyskać piłkę na połowie gospodarzy i ta sztuka im się udała. Dobry teraz odbiór Dwużyńskiego, podanie na lewą stronę. Centra w pole karne. Dobrze jednak Wojskowi, niepewnie Banasik. Wcześniej mieliśmy ostatecznie gwizdek arbitra. Dobrze teraz popracowali w pressingu piłkarze z Radomia. Zabrakło im jednak nieco szczęścia i od własnej bramki mógł wznowić grę Banasik. Wrześniewski. Michał Wrześniewski. Utrzymuje się przy piłce. Goście teraz jednak nie udało im się wygrać pojedynku w powietrzu. Wiktor Puciłowski. Legia w tym sezonie natomiast u siebie 9 zwycięstw i tylko jedna wspomniana porażka ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Teraz będzie okazja, żeby podwyższyć wynik na 2-0. Podanie w kierunku Harczyka, jeszcze Jakub Żewłakow. Broni jednak Jakub Kosiorek. Znakomita okazja dla Legionistów, żeby jeszcze przed przerwą podwyższyć na 2-0. Czujnie jednak między słupkami zachował się 29-letni golkiper gości. Nie ma jeszcze swojej pierwszej bramki w trzeciej lidze 17-letni Jakub Żewłakow. Ponownie on jednak przy futbolówce Żewłakow. Nieporozumienie z Minasem Vasiliadisem. Dwużyński. Ponownie wracają do wysokiego pressingu gospodarze. Faulował jednak Julien Tadrowski. Dobra forma strzelecka ostatnio Juliena Tadrowskiego, który trafił również przed tygodniem w przegranym meczu z Pelikanem Łowicz. Ponadto jeszcze bramka na inaugurację w meczu z Olimpią Zambrów.
Niespełna 3 minuty do końca pierwszej połowy. W tym sezonie Legioniści tracą najwięcej bramek między 31 a 45 minutą spotkania. Zatem jest to jakiś powód do optymizmu. Nadzieja dla piłkarzy z Radomia, żeby jeszcze przed przerwą co najmniej wyrównać. Aleksander Waniek, Damian Byrtek. Dalekie zagranie Byrtka, przedłużenie Kucharczyka. Piłka jednak pod nogami Jakuba Kosiorka. Prostymi środkami również przedostają się na połowę przeciwnika goście. Nie udało się jednak piłkarzom broni Radom utrzymać w posiadaniu piłki. Puciłowski. Nieporozumienie teraz z Julienem Tadrowskim. Mamy aut dla gości. Owczarek. Jakub Kosiorek. Kolejna strata na własnej połowie gości. Szansa na 2-0 dla Legionistów. Jakub Żywłakow. Kolejna próba w tym meczu. 17-latka i ponownie niedokładny strzał piłkarza, który jest wychowankiem Legionistów. Poślizgnął się, wydaje, nieco przy tym strzale Jakub Żywłakow. Kilka minut temu zatrzymał go w pojedynku 1-1 Kosiorek. Tym razem strzał 17-latka nad poprzeczką. Dobrze w defensywie Wojskowi. Wojciech Banasik. Przechwyt gospodarzy pokazuje się Puciłowski. Właśnie on przy piłce gra na jeden kontakt. Niedokładne podanie do Minasa Vasiliadisa. Czekał już na prawej flance młodziutki Grek. Kolejny dobry odbiór Legionistów. Bardzo dobry fragment aktualnych wiceliderów tabeli. Wiktor Puciłowski. W razie zwycięstwa naturalnie Legioniści mogą po tygodniu powrócić na fotele lidera. To oczywiście również zależne od rezultatu Pogoni Grodzisk, która o godzinie 14 rozpocznie swój mecz z Wartą Sieradz. Jak na razie wynik układa się po myśli Legionistów. Jeszcze kilkadziesiąt sekund do końca tej pierwszej odsłony spotkania. Ponownie świetnie w odbiorze Legioniści, Żewłakow. Tadrowski, złe zagranie teraz zdobywcy jak na razie jednej bramki, ale naprawił swój błąd Julien Tadrowski. Później natomiast niedokładny przerzut do Doriana Buczka. Mamy gwizdek arbitra oznajmiający koniec tej pierwszej części rywalizacji w Legia Training Center w Książenicach. Jak na razie po 45 minutach rezerwy warszawskiej Legii prowadzą z bronią Radom 1-0. Bramkę w 36 minucie zdobył Julien Tadrowski. My jeszcze oglądamy najciekawsze sytuacje. Strzał w słupek Wańka, także próba z dystansu Minasa Vasiliadisa. Swoje okazje mieli również przyjezdni. Do siatki jednak jako jedyny jak na razie trafił Julien Tadrowski. Wcześniej jeszcze próba Jakuba Żewłakowa, a tutaj oglądamy w 36 minucie bramkę kapitana Wojskowych. Próbowali jeszcze podwyższyć na 2-0 gospodarze. Kolejną szansę miał Jakub Żewłakow. Niewykluczone, że w tym spotkaniu zdobędzie on swoją debiutancką bramkę dla Legionistów. Ale czy tak się stanie, o tym dowiemy się po przerwie. Teraz niespełna kwadrans przerwy i ponownie słyszymy się z Państwem za 15 minut.
I słyszymy się ponownie przy okazji rozpoczęcia drugiej połowy w starciu Legii Warszawa z Bronią Radom. Jak na razie rezerwy warszawskiej Legii prowadzą po 45 minutach 1-0. Centrę Patryka Konika w 36 minucie wykończył Julien Tadrowski. Jak na razie po bramce kapitana wojskowych legioniści prowadzą 1-0. Druga połowa już rozpoczęta przez gospodarzy. W tym momencie dalekie zagranie Byrtka. Na spalonym został jednak złapany Michał Kucharczyk. Zobaczymy, czy trenerzy obu stron, zarówno Piotr Jacek, jak i Mateusz Dudek, zdecydowali się na roszady. Z tego co widzę, schodzi z boiska Dariusz Partyka i od 46 minuty oglądamy Białorusina Maksima Kwięcara. Jakuba Piwowarczyka natomiast zastąpił Jakub Kowalski i to właśnie dwie roszady gości od 46 minuty. Szczególną uwagę warto zwrócić na Maksima Kwięcera, czyli 29-latka, który zdobył bramkę dla Broni Radom w rundzie jesiennej w starciu z warszawską Legią. Tam był remis 1-1. Teraz mieli szansę, żeby doprowadzić właśnie do remisu po jeden goście. Ta wrzutka jednak z prawej strony niedokładna. Przenosimy się już pod drugie pole karne. Pędzi w szesnastkę Kucharczyk. Czeka na piłkę 32-latek. Dostał jednak futbolówkę Puciłowski. Szansa dla Legii. Kolejne uderzenie Vasidiadisa. Pomylił się jednak Grek. Próbowali regularnie w pierwszej połowie zaskoczyć Jakuba Kosiorka, czy to Minas Vasiliadis, czy to Jakub Żewłakow. Jak na razie jednak tylko Julien Tadrowski znalazł drogę do siatki gości. Też warto wspomnieć, że w pierwszej połowie żółtą kartkę miał Dariusz Partyka, zatem tym bardziej nie dziwi ta roszada w wykonaniu trenera Mateusza Dudka. Jan Ziółkowski. Damian Byrtek. Legioniści wydaje się bez zmian, jeżeli chodzi o tę drugą połowę, zatem w bramce Wojciech Banasik. Dalej na placu gry oglądamy też między innymi Filipa Rejczyka. Próba odbioru legionistów jednak przewinił w tej sytuacji Julien Tadrowski. Następnie Michał Kucharczyk, Aleksander Waniek, Patryk Konik, Julien Tadrowski, Damian Byrtek, Wiktor Puciłowski, Jan Ziółkowski, Jakub Żewłakow oraz Minas Vasiliadis. Tak powinna nadal wyglądać jedenastka legionistów. Michał Wrześniewski wznowił grę z rzutu wolnego obrońca, który w tym sezonie strzelił już bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Tak było w starciu z GKS-em Wikielec i to było też jedyne, jak na razie, trafienie 29-latka. Utrzymują się w posiadaniu piłki piłkarze gości. Dobry odbiór Vasiliadisa. Przerzut do Michała Kucharczyka, ten jednak uprzedzony. Niepewnie jednak później Michał Wrześniewski. Szansa dla Jakuba Żewłakowa. Czy tym razem trafi 17-latek? Tak jest! 49 minuta i pierwsza na poziomie trzeciej ligi w barwach warszawskiej Legii bramka Jakuba Żewłakowa. Piękny moment dla wychowanka kluba, syna Michała Żewłakowa. Tutaj absolutnie bez szans był w tym pojedynku Jakub Kosiorek. Celne uderzenie wewnętrzną częścią lewej stopy 17-latka. I coraz trudniejsza sytuacja siódmej ekipy w ligowej tabeli. Wspominałem o tym, jak dobrze legioniści zaczynają spotkania w tym sezonie, że często trafiają w pierwszym kwadransie gry. W dzisiejszym meczu jednak
to w pierwszym kwadransie drugiej połowy znaleźli drogę do siatki i mają już dwubramkową przewagę nad zespołem z Radomia. W szeregach gości oprócz Maksima Kwięcera, także Jakuba Kowalskiego, którzy weszli w minucie 46. Mamy również w bramce Jakuba Kosiorka, dalej Sebastian Cuch, Przemysław Dwużyński, Michał Wrześniewski, ponadto Adrian Olpiński, Marcin Szybczak, Marcin Szymczak naturalnie, dalej Dorian Buczek, Sebastian Kobiera, czyli kapitan gości. Na spalonym Michał Kucharczyk, natomiast kończąc skład ekipy z Radomia, również na placu gry oglądamy nadal Piotra Owczarka z numerem 13 na koszulce. Złe teraz rozegranie gospodarzy. Leży na murawie jeden z piłkarzy, broni Radomę. Milczy jednak gwizdek arbitra. Także również niedokładne rozegranie futbolówki ze strony gości. Zaprzepaścili teraz podopieczni Mateusza Dudka szansę na kontrę. Z tego co widzę, Mateusz Możdżyn już w środku pola wojskowych. Nie ma zatem Filipa Rejczyka ostatecznie w składzie wojskowych na tę drugą połowę. To jedyna roszada w ekipie gospodarzy, która w tym momencie w wirtualnej tabeli jest liderem grupy pierwszej, trzeciej ligi. Faule Patryka Konika po stronie gospodarzy, którzy czekają na wymarzony awans do drugiej ligi. Jak wiemy, od 2013 roku nieprzerwanie wojskowi występują w trzeciej lidze. Nie będzie łatwo jednak wygrać tutaj rywalizację o to jedno, jedyne miejsce premiowane awansem, czy to z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, czy też z IKS-em Bełchatów i Pelikanem Łowicz. Także Wysokość Świt, Nowy Dwór Mazowiecki, a więc zespół, z którym rezerwy warszawskiej Legii zmierzą się na początku kwietnia w ramach 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. To spotkanie odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim 3 kwietnia. Później w razie awansu warszawska Legia trafi w ćwierćfinale na zwycięzcę pary Legionowia Pilica Białobrzegi. Tam również faworytem będą wojskowi. Wojskowi, którzy poszukują trafienia numer 3 Rzewłaków. Podanie do Konika, Vasiliadis. Minas Vasiliadis. Ostatecznie Grek zatrzymany i będzie rzut rożny dla gospodarzy. Dobra interwencja Jakuba Kowalskiego, który w tym sezonie zanotował 2 trafienia, w tym przepiękną bramkę z dystansu ze zerwami Jagiellonii. Wychowanek broni Radom, który pojawił się na boisku od 46 minuty. Czeka w polu karnym m.in. Byrtek, jest także Vasiliadis i Dziukowski. Zobaczymy, jak wyjdzie ten stały fragment gry legionistom. Piąstkuje Kosiorek. Zbierają piłkę wojskowi. Przerzut na lewą flankę. Niepilnowany Michał Kucharczyk. Centra dziewięciokrotnego reprezentanta Polski. Interwencja Kościorka. Jeszcze dobitka i mamy bramkę numer 3. Pierwsza bramka w rezerwach warszawskiej Legii. Również na koncie Greka Minasa Vasiliadisa, bo to właśnie były piłkarz rezerw PAOK-u Saloniki trafia do siatki. Znakomity początek tej drugiej odsłony rywalizacji w wykonaniu wojskowych. Pierwsza interwencja Jakuba Kosiorka jeszcze udana, ale była absolutnie bez szansy przy tej dobitce niemal z linii bramkowej Minasa Vasiliadisa. Zasłużył w tym spotkaniu na bramkę młodziutki Grek i doczekał się trafienia w minucie 55.
Podobnie jak to zatem miało miejsce chociażby w ostatnim sezonie, tak i dziś, jak na razie zanosi się na dość wysoki triumf legionistów. W zeszłym roku wygrane 3-1 i 5-2 był także jeden remis 2-2 w bezpośrednich starciach między Bronią Radą a rezerwami Legii w zeszłym sezonie trzeciej ligi. Teraz jednak mamy już 3-0 i chwilę przerwy w grze po tym ostrym starciu z udziałem Marcina Szymczaka. Wstał już były pomocnik m.in. rezerw Krakowi czy też Polonii Warszawa. W tym sezonie 3 bramki na koncie 27-latka w trzeciej lidze. Jakub Kosiorek. Dobry przechwyt Ziółkowskiego. Damian Byrtek. Mateusz Możdżeń. Ma najwięcej asyst drugiego stopnia w rezerwach Legii 33-latek. Nie udało się jednak przetransportować gospodarzom piłki pod pole karne Broni Radom. Szansa na pierwszego gola dla gości. Pogubili się jednak piłkarze broni. Jeszcze szansa, strzał zablokowany i będzie korner dla gości. Ofiarna interwencja Juliena Tadrowskiego, który teraz uchronił swój zespół od straty bramki. Strzał z pola karnego mniej więcej z 13 metrów. Być może jeszcze odbiłby ten strzał Wojciech Banasik. Wcześniej jednak tor lotu piłki przeciął właśnie Julien Tadrowski. Dobry mecz kapitana Legii zarówno w obronie, jak i w ataku. Centra z lewego narożnika piąstkuje Wojciech Banasik, który był w tej sytuacji faulowany. Na ławce gospodarzy dziś mamy również Sebastiana Kierasia, Oliwiera Olewińskiego, Kacpra Wnorowskiego oraz napastników Cypriana Pchełka, także Macieja Radaszkiewicza. I jak na zawołanie Cypian Pchełka, zawodnik z rocznika 2006, pojawia nam się w 58 minucie na murawie. Schodzi z placu gry Minas Vasiliadis. Dobry występ młodego Greka. Udokumentowany bramką w 55 minucie na 3-0. Cyprian Pchełka powołany do kadry Polski do lat 18. Dostaje dziś nieco ponad pół godziny napastnik, który zanotował w tym sezonie 3 trafienia. Aktualny wicemistrz Polski juniorów młodszych z Centralnej Ligi Juniorów do lat 17, podobnie jak Jakub Żewłakow oraz nieobecny dziś Jakub Adkonis. Kucharczyk. Dobre przyjęcie, ale później niedokładne odegranie Michała Kucharczyka. Ponownie piłkarz, który wrócił do Legii po 5 latach. Ostatnio mistrzostwo Uzbekistanu zespołem Pakstakorty Taszkent. Także przez te 5 lat występował w Jekaterynburgu i przede wszystkim w ekipie Pogoni Szczecin Michał Kucharczyk. 59 bramek w 312 spotkaniach w Ekstraklasie. To właśnie dorobek 32-latka. Teraz przerzut Kucharczyka. Zbiera jeszcze piłkę Żewłakow. Damian Byrtek. Ostatnio w domowym spotkaniu w Książenicach Legia pokonała 3-0 Lechię Tomaszów Mazowiecki. Teraz równo na pół godziny przed końcem podstawowego czasu gry. Również prowadzenie 3-0 z Bronią Radom. Bronią, która teraz niedokładnie zagrała w kierunku Adriana Olpińskiego.
aż odwolne dla wojskowych. Natomiast jeszcze uzupełniając wątek ławki rezerwowych, w ekipie gości mamy na ławce Tomasza Głukowskiego, także Tymona Kłosowicza, Adriana Dziubińskiego. Wrześniewski i Buczek opuszczają plac gry, natomiast na placu gry witamy Kacpra Banaszkiewicza oraz Hameda Juniora Timite. Właśnie teraz na bliskim planie 23-latek, zarówno z włoskim, jak i angielskim paszportem. Pomocnik urodzony w Wybrzeżu Kości Słoniowej, który w trakcie rundy jesiennej trafił do Broni Radom. W zeszłym sezonie grał w trzeciej lidze greckiej. 23-letni Hamed Junior Timite ostatecznie nie znalazł zatrudnienia w Anglii. Trafił do Radomia. Piłkarz, który również występował wcześniej na Wyspach Brytyjskich oraz w litewskiej Ekstraklasie. Banaszkiewicz natomiast wychowanek gości. Piłkarz mogący grać na pozycji pomocnika. Pierwsza akcja z udziałem m.in. 18-latka centra w kierunku Hameda Juniora. Dobrze jednak zachował się Wojciech Banasik. Zszedł z placu gry m.in. Michał Wrześniewski, czyli ten piłkarz, który stracił w 49 minucie piłkę przy bramce Jakuba Żywłakowa. Pchełka, Jan Ziółkowski. Jeszcze raz Cypian Pchełka. Próba przerzutu na prawą stronę, spokojne jednak odegranie gości w kierunku bramkarza. Sebastian Cuch. Na ławce gości także jeszcze napastnik Jan Dobko. Także Adrian Dziubiński, Tymon Kłosowicz oraz Tomasz Głogowski. Ci wspomniani piłkarze są jeszcze do dyspozycji trenera Mateusza Dudka. Krosowy przerzut na prawą stronę, nie doszedł jednak do piłki. Później Timite, Pchełka. Blisko straty były Cypian Pchełka, jeszcze co gorsza faulował dla gospodarzy napastnik wojskowych. I za to przewinienie zostało napomniane żółtym kartonikiem. Oby wszystko było w porządku po tym przewinieniu Cypriana Pchełki z piłkarzem Broni Radom, która również niedługo będzie rywalizować w Pucharze Polski. Tutaj wolny los w 1/8 finału, w której zobaczymy warszawską Legię w starciu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Natomiast Broni Radom pojawi się już w ćwierćfinale 24 kwietnia na własnym boisku, kiedy to zmierzy się z Mazowią Mińsk Mazowiecki. Grali zresztą w zimowym sparingu z Mazowią piłkarze z Radomia, wówczas pewne zwycięstwo 4-0. Zobaczymy, jak wykonają ten stały fragment gry piłkarze drużyny, która jeszcze w latach 80. grała na poziomie drugiej ligi. 65. minuta, centra w 16 wojskowych, spokojnie jednak może wznowić grę od bramki Banasik. Największym sukcesem Broni Radom jest trzecie miejsce na drugim poziomie rozgrywek w sezonie 1979-80. Także 1/8 finału Pucharu Polski w roku 1981, kiedy to
Zespół ten przegrał z Pogonią Szczecin 1-2. W ostatnich latach natomiast warto wyróżnić sezon 2017-18. Wówczas wygrany Puchar Polski w okręgu radomskim właśnie przez zespół broniarzy. Mają jeszcze niespełna 25 minut na odwrócenie losów rywalizacji goście. Hamed Junior Team IT. Centra z prawej strony, taki centrostrzał wyszedł teraz Kacprowi Banaszkiewiczowi. Piłka jednak nad poprzeczką bramki Banasika. Banaszkiewicz, czyli jeden z wychowanków broni Radom, których zresztą mamy dość dużą liczbę w dzisiejszej kadrze. Także rezerwowy bramkarz Wojciech Ginał. Ponadto nieobecny już na placu gry Jakub Piwowarczyk. Także między innymi Tomasz Głogowski, będący na ławce rezerwowych. To wszystko wychowankowie broni Radom. Spokojnie teraz mogą kontrolować grę wojskowi Mateusz Możdżeń. Naciskany był przez Hameda Juniora Mateusz Możdżeń. Ostatecznie stracili później futbolówkę wojskowi. Ładne teraz zejście z lewej strony do środka w wykonaniu gości Team IT. Piłkarz dobrze czujący się na pozycji ofensywnego pomocnika, także na skrzydle. Banaszkiewicz. Naciskają legioniści na własnej połowie i w tej sytuacji przekroczyli zdaniem sędziego z Poznania przepisy. Arbitrem, przypominam, 30-letni drugoligowy sędzia Aleksander Borowiak. W tym meczu zanosi się, że nie wypełni tej swojej średniej 8 żółtych kartek na mecz, jeżeli chodzi o wszystkie rozgrywki, w których sędziował w tym sezonie ten arbiter. Wrzutka w pole karne, po raz kolejny jednak radzą sobie z tą centrą legioniści. Ostre teraz starcie z udziałem Cypriana Pchełki. Czysto jednak powstrzymywany przez Jakuba Kowalskiego były napastnik wojskowych. Nieco ponad 20 minut do końca regulaminowego czasu gry. Nieco odważnie piłkarze broni Radom. Strzał z dystansu zablokowany. Jeszcze niepewnie Byrtek i będzie korner dla gości. Próbował wcześniej z daleka Adrian Olpiński. Jego strzał jednak zablokowany i po interwencji Damiana Byrtka będzie rzut rożny dla broni Radom. Sześćdziesiąta dziewiąta minuta, wrzutka z lewego narożnika. Dobry pomysł mieli teraz goście, strzał głową Banaszkiewicza, jednak niedokładny. Niepilnowany był wychowanek broni Radom. Ten jego strzał główką jednak musnął jedynie boczną siatkę. Wojciech Banasik. Przechwyty gości w strefie środkowej i kolejne przewinienie gospodarzy. Poturbowany teraz Adrian Olpiński. Za ten faul piłkarz wojskowych otrzyma żółty kartonik. A będzie nim Julien Tadrowski.
Wznowili już grę piłkarze Broni Radom. To spotkanie oczywiście w ramach 21. kolejki, w której zobaczymy dziś także pojedynki Olimpii Zambrów z Concordią Elbląg, także GKS-u Bełchatów z Mławianką. Ponadto Legionowia podejmie dziś Pilice Białobrzegi. Walczy o piłkę Kucharczyk. Dobrze jednak uprzedził go Sebastian Such. Wracając do wątku bieżącej kolejki, także pojedynek dziś GKS-u Wikielec z Unią Skierniewice, Warty Sieradz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Wiktorii Sulejówek z ŁKS-em Łomża. Jutro jeszcze starcia Pelikana Łowicz z Lechią Tomaszów Mazowiecki oraz rezerw Jagiellonii Białystok ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Tak wygląda terminarz tej 21. kolejki. Za tydzień natomiast legioniści udadzą się na wyjazdowe spotkanie z Concordią Elbląg, gdzie będą murowanym faworytem. Broń Radom natomiast zmierzy się u siebie z Pelikanem Łowicz. To jednak dopiero za tydzień. Najpierw jednak jeszcze dokończymy to spotkanie, w którym mamy przewinienie, a faulowany był Jakub Żełakow. I to była ostatnia akcja z udziałem zdobywcy bramki numer 2. Kończy swój niewątpliwie udany występ Jakub Żewłakow, którego zastępuje na boisku Sebastian Kieraś. Nieco ponad kwadrans dostał dziś 19-letni pomocnik wojskowych. Centra z rzutu wolnego, szansa Ziółkowski. Nie doszedł jednak do strzału stoper Legii. Jeszcze możdżeni Damian Byrtek. Nie oddał jednak stoper legionistów strzału na bramkę Kosiorka. Przewrócił się Adrian Olpiński. Zdaniem arbitra jednak w tej sytuacji 20-latek nie był faulowany. Aleksander Waniek. W grudniu miał operację barku, 25-latek. Na szczęście już jednak jest do dyspozycji trenera Piotra Jacka. Strata teraz wojskowych w strefie środkowej. Nie udało się jednak szybko wyjść z kontrą gościom. Dobry przechwyt możdżenia. Szansa teraz na kontrę ze strony legionistów. Czeka na lewej flance Cyprian Pchełka, właśnie on przy piłce. Podłącza się także obok niego Mateusz Możdżeń, Cyprian Pchełka. Niedokładne zagranie do Kierasia. Jeszcze zbierają piłkę gospodarze. Aleksander Waniek lubi przymierzyć z dystansu. Został jednak zablokowany. Julien Tadrowski. Spokojne wycofanie kapitana do koła środkowego, w którym był Damian Byrtek. Kończy swój występ pomocnik Marcin Szymczak, a zastępuje go 18-letni piłkarz sprowadzony zimą z Ząbkowi, a więc Tymon Kłosowicz. Próbowali już latem ściągnąć tego zawodnika włodarze Broni Radom. Ta sztuka ostatecznie udała im się w zimowym oknie transferowym. Zimą tak naprawdę nie było większych roszad w ekipie z Radomia. Odeszli piłkarze, którzy nie odgrywali większej roli w ekipie trenera Mateusza Dudka. Teraz nie udało się sfaulować Konikowi, ładnie Owczarek. Hamed Junior Timite utrzymał się przy piłce, 23-latek, schodzi do środka. Podanie na prawą stronę centra w pole karne, jednak zablokowana. Nieudana pierwsza akcja Tymona Kłosowicza, bo to właśnie 18-latek starał się wrzucać z prawego skrzydła. Przechwyt gospodarzy, Kucharczyk!
Czeka jednak jeszcze na swoją pierwszą bramkę w trzeciej lidze Michał Kucharczyk. Nieraz z podobnej odległości w barwach pierwszej drużyny zdobywał gole w Ekstraklasie Michał Kucharczyk. Pamiętam chociażby blisko dekady temu taką bramkę w starciu z Krakowią. Wówczas, jak dobrze pamiętam, hat-trick aktualnie 32-letniego piłkarza. Zobaczymy, jak będzie wprowadzał się w trakcie tego długiego sezonu, tej długiej rundy rewanżowej Michał Kucharczyk. W końcu to dopiero 21. kolejka gier. Mateusz Możdżeń. Jeszcze raz 33-latek, który zdobył dwa gole w tym sezonie, Kucharczyk. Ma teraz nieco miejsca Michał Kucharczyk. Dobre podanie, szansa dla Pchełki. Cyprian Pchełka i był faulowany, zdaniem arbitra z Poznania. Rzut wolny mniej więcej z 20 metrów. A skoro rzut wolny, to oczywiście Mateusz Możdżeń będzie nam szykował się do wykonania tego stałego fragmentu gry. W rundzie jesiennej był blisko fenomenalnej bramki właśnie z rzutu wolnego z Wartą Sieradz. Wtedy jednak były piłkarz Lecha Poznanie, Lechii Gdańsk, Podbeskidzie czy też Korony Kielce i Widzewa Łódź trafił w słupek. Teraz będzie miał dogodną okazję, żeby podwyższyć na 4-0 dla gospodarzy. Siedemdziesiąta ósma minuta, Mateusz Możdżeń, słupek! Jeszcze dobitka gospodarzy i mamy! I mamy gola numer 4 dla Legii. Ponownie trafił w tym sezonie w słupek z rzutu wolnego Mateusz Możdżeń. Na jego szczęście jednak Patryk Konik znakomicie był ustawiony w polu karnym i to właśnie 23-latek zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Widzimy jeszcze raz piękny strzał Możdżenia, zabrakło nieco szczęścia rezerwowemu Wojskowych. Tego szczęścia jednak nie zabrakło przy dobitce Patrykowi Konikowi. Zdobywał już w swojej karierze w rezerwach Legii. Dokończę ten wątek później, a propos Mateusza Możdżenia, natomiast witamy w 79. minucie Radaszkiewicza oraz Wnorowskiego na placu gry. Schodząc z boiska natomiast Michał Kucharczyk oraz Damian Byrtek, natomiast wracając jeszcze do Patryka Konika, strzelił on chociażby w sezonie 2019-2020 piękną bramkę w wygranym meczu 1-16 finału Pucharu Polski z Odrą Opole. Tutaj też dobitka niczego sobie w wykonaniu 23-letniego wahadłowego Wojskowych. Legia już pewna kolejnego kompletu punktów w tym sezonie. Zobaczymy, czy goście zdobędą chociaż honorową bramkę. Wyszedł z bramki Banasik, wcześniej jednak gwizdek arbitra. Przegrywali już w tym sezonie w rundzie jesiennej. Dość wysoko na wyjazdach piłkarze trenera Mateusza Dudka. Tak było na początku sezonu, kiedy to przegrywali z Mławianką 0-3, a także z będącą wówczas w znakomitej formie Lechią Tomaszów Mazowiecki 0-4. Później już jednak o wiele lepsza forma, chociażby zwycięstwo 4-1 na wyjeździe z Pilicą Białobrzegi, także triumf między innymi z GKS-em Wikielec. Ostatnio na wyjeździe 2 marca remis w Bełchatowie, teraz jednak nie uda się zdobyć ani jednego punktu piłkarzom z Radomia. Mimo wszystko to i tak znakomity sezon w wykonaniu zespołu, który w XXI wieku regularnie gra w trzeciej lidze. Powrócił do niej w roku 2018.
tym bardziej trzeba docenić ten sezon Broni Radomy, patrząc na to, że tuż przed początkiem sezonu trafił do tego zespołu trener Mateusz Dudek. Zastąpił on wówczas Dominika Bednarczyka, natomiast latem Broń Radom opuściło aż 11 piłkarzy. W rundzie jesiennej nie oglądaliśmy już chociażby obrońcy Huberta Derlatki. Może o tym jeszcze dopowiem później, bo Cyprian Pchełka ze znakomitym przechwytem. Cyprian Pchełka! Ta centra napastnika Legii zablokowana i będzie korner dla wojskowych. Zmierza już do narożnika Mateusz Możdżeni. Natomiast szeregi Broni Radom latem opuścili także napastnik Kamil Odolak, który zdobył 11 goli w minionym sezonie, czy też Michał Kielak, autor 10 trafień w poprzednich rozgrywkach. Mimo to udany sezon Broni Radom, ten mecz aż tak dobry nie jest. I też nieudane krycie Broni Radom, na szczęście jednak dla gości strzał niecelny. Osiem minut do końca podstawowego czasu gry. Daleki przerzut biegnie już po piłkę Owczarek. Uprzedził go jednak po raz kolejny Wojciech Banasik. Czujny dziś na przedpolu 17-letni golkiper. Teraz zdaniem sędziego faulował Piotra Owczarka Patryk Konik. Sygnał od sędziego, że gramy na gwizdek. Osiemdziesiąta trzecia minuta już na zegarach. Wrzutka z głębi pola zupełnie jednak nieudana. Nie będzie też kontry gospodarzy. Jeszcze jesteśmy przed polem karnym wojskowych. Walczą nieustępliwie o piłkę piłkarze gości i ostatecznie będą mieli kolejny stały fragment gry. Faulowany był Jakub Kowalski. Wcześniej rzut wolny wykonywał Kłosowicz. Teraz 18-latek powędrował już pole karne. Centra w szesnastkę, gospodarzy jednak po raz kolejny zbyt niska. Rozpędza się już Cyprian Pchełka. Osaczony jednak teraz przez dwójkę piłkarzy gości ostatecznie stracił piłkę. Dobrze zachował się w odbiorze Adrian Olpiński. Kolejny faul i rzut wolny dla gości. W polu karnym między innymi Maksim Kwięcer, czyli piłkarz, który zdobył już 3 trafienia w tym sezonie. W tym właśnie jedno w rundzie jesiennej przeciwko rezerwom Legii. Jak będzie teraz kolejna centra. Znakomicie jednak radzą sobie z tymi dośrodkowaniami wojskowi. I ponownie będą mogli wznowić grę z własnego pola karnego. Maksim Kwięcer zresztą... piłkarz pozyskany latem z Sokoła Ostróda, który jednak reprezentował barwy Broni Radom już w latach 2018-2020. Później Białorusin grał w Polsce dla RKS-u Radomsko, Skry Częstochowa, czy też dla wspomnianego Sokoła Ostróda. Dziś pojawił nam się od początku drugiej połowy 29-latek. Te zmiany jednak nie przyniosły oczekiwanego efektu i dziś zostanie przerwana ta znakomita pasa meczów bez porażki Broni Radom. Ziółkowski.
Otrzymał piłkę Maciej Radaszkiewicz. Wcześniej jednak mieliśmy offside ze strony wojskowych. Pozyskany zimą z ŁKS-u Łomża 26-letni Maciej Radaszkiewicz. Napastnik, który cały czas czeka na swoje pierwsze trafienie w tym sezonie trzeciej ligi. W przeszłości bronił barw m.in. Wigier Suwałki, ŁKS Łódź czy też Polonii Warszawa. Dziś otrzymał od trenera Piotra Jacka niespełna kwadrans. Dobry teraz przerzut urywa się już Owczarek. Pilnuje go Patryk Konik. Świetna akcja Owczarka, później jednak niedokładne odegranie zwrotne Hameda Juniora. Dobrze teraz zastawił się Cyprian Wchełka i napastnik gospodarzy był faulowany na własnej połowie. Olpiński. Utrzymali się szczęśliwie przy piłce goście, Kłosowicz. Próba akcji lewym skrzydłem ze strony broni Radom. Piłka jednak ostatecznie opuściła linię boczną. Patrząc na wyniki broni Radom, w tym sezonie jedynie w meczu z Pelikanem Łowicz, także Lechią Tomaszów Mazowiecki, Mławianką oraz Świtem Nowy Dwór. W rundzie jesiennej nie zdobywali oni ani jednej bramki. Także z Unią Skierniewice 6 października bez ani jednego trafienia i od tej pory za każdym razem zdobywali przynajmniej jednego gola. Pytanie, czy jeszcze uda im się ta sztuka przed końcem tego spotkania. Broń Radom w tym sezonie z dorobkiem 26 bramek strzelonych, 20 straconych. Wojskowi natomiast mają już 47 bramek zdobytych i 19 straconych w tym sezonie trzeciej ligi. Więcej bramek zdobyła jedynie ekipa Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która za moment rozpocznie swoje spotkanie z Wartą Sieradz. Ostatnie fragmenty rywalizacji w Książenicach. Spokojne tempo gry już od dłuższego czasu, ale może przyspieszą legioniści w poszukiwaniu piątego trafienia. Nie doszedł do tego podania Cyprian Pchełka. Dobra tym razem interwencja ze strony defensorów broni Radom. Przerzut na prawą flankę. Dobrze jednak w odbiorze Sebastian Kieraś. I 19-latek był faulowany w strefie środkowej. Kolejne zagranie za linię obrony gości Patryk Konik. Zdaniem arbitra przewinił w tej sytuacji zdobywca gola numer 4. Starał się urwać Patryk Konik Kacprowi Banaszkiewiczowi. Pytanie, czy arbiter doliczy nam tutaj jakiekolwiek dodatkowe minuty. Nie będzie ich raczej zbyt wiele. Jeżeli dobrze usłyszałem, dokładnie 1 minutę dłużej. Pogramy dziś w Legia Training Center.
Jan Ziółkowski, ostatni prawdopodobnie atak pozycyjny wojskowych. Strata jednak na własnej połowie. Hamed Junior Timite. Pędzi już prawą stroną. Piłkarz urodzony w wybrzeżu kości słoniowej. Stracił jednak w prosty sposób futbolówkę. Teraz prawdopodobnie już ostatnia kontra gospodarzy Kieraś. Zbyt wielu legionistów jednak nie było pod polem karnym. Zwolnił akcję 19-latek. Mateusz Możdżeń. Sebastian Kieraś. Transportują teraz piłkę na prawe skrzydło gospodarze, którzy dziś wygrywają w meczu 21. kolejki z Bronią Radom aż 4-0. Początek spotkania na korzyść gospodarzy, później także dobre fragmenty Broni Radom, ale to wojskowi za sprawą Tadrowskiego wyszli na prowadzenie w minucie 36. Właśnie teraz oglądamy tę bramkę po centrze Patryka Konika. W drugiej połowie już przewaga wojskowych udokumentowana aż 3 trafieniami. Najpierw po błędzie Michała Wrześniewskiego do siatki trafił Jakub Żewłakow. To była jego pierwsza bramka na poziomie trzeciej ligi, podobnie jak oglądane trafienie Minasa Wasiliadisa. Mieli co najmniej dwie okazje piłkarze Broni Radom, żeby zdobyć chociażby honorową bramkę. Swoją szansę miał również Michał Kucharczyk, ale to Patryk Konik. Oglądany w 78. minucie ustalił rezultat tego spotkania na 4-0. Przynajmniej na moment legioniści powrócili na fotel lidera grupy pierwszej i trzeciej ligi. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie z Bronią Radą, to już wszystko. Kłaniam się nisko, Bartosz Matlęga, i do usłyszenia przy okazji kolejnych spotkań rezerw warszawskiej Legii.